Witamy Was w następnym odcinku w ramach Połączmy się na sport nowo. Zaprosiliśmy kolejnego pana doktora, o którym byśmy chcieli porozmawiać ze Sport to Klinik. O sporcie, o różnego rodzaju problemach sportowych. Pierwszym tematem, o jaki chciałem pana zapytać, to jest jak rozróżnić, jak wychwycić właśnie problemy, które gdzieś tam są na treningu, jakieś sygnały, które nam mówią, że może warto powiedzieć sobie dość. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Skowronek, reprezentuję Sport to Klinik. Staramy się wspierać Państwa, jak możemy, do bezpiecznego powrotu do sportu. Sport jest to niezmiernie ważna sprawa, aktywność fizyczna w życiu każdego człowieka, a tej aktywności nam na co dzień brakuje. Natomiast, żeby bezpiecznie uprawiać sport, no musimy rozróżniać, kiedy nasz organizm mówi nam stop. To, co my rozróżniamy, to mamy taką trzy grupy, można powiedzieć, sportowców, z którymi mamy do czynienia. To są sportowcy wyczynowi, czyli za którymi stoi sztab ludzi, prawda? Fizjoterapeuci, lekarze i tak dalej. I oni w pewnym sensie są dosyć bezpieczni. Oni powinni powiedzieć dość. Tak, to jest to, co oni powinni powiedzieć dość. Oni są, można powiedzieć, w pewnym sensie bezpieczni, bo mają jakąś tam opiekę taką, można powiedzieć, stałą i jest to robione w sposób profesjonalny. Mamy taką grupę drugą profesjonalnych sportowców, ale amatorów, ale którzy już w pewnym sensie trenują na sporcie wyczynowym i oni zazwyczaj nie mają aż takiego wsparcia, mają duże doświadczenia, nie szukają różnej pomocy. Co najwyżej fizjoterapeuta, fizjoterapeuta jakiś, albo masażysta, tak, bardziej, nie wiem, tak, niektórzy to nazywają. Tak, to prawda. No i trzecia grupa pacjentów, o której też już było kiedyś wspominane, czyli ci weekendowi wojownicy, którzy, prawda, planują wszystko zrobić w weekend, od porządków domowych poprzez ciężki trening. Jeszcze z psem, tak, umyć samochód. I to jest taka grupa, która jest w pewnym sensie najniebezpieczniejsza, jeżeli chodzi o pewne urazy i kontuzje sportowe. Sygnały z naszego organizmu możemy podzielić na takie, można powiedzieć, dwie grupy, związane z taką ogólną wydajnością organizmu i takie związane z narządem ruchu. Te ogólne ustrojowe, no to oczywiście może być po prostu zmęczenie, może być większa senność, większa podatność na infekcje, rozdrażnienia, mogą być też różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, może być, prawda, zaburzenia elektrolitowe, brak łaknienia, tak, zaburzenia snu, cała masa różnych takich sygnałów po prostu przetrenowania. I to jest rzecz, która jest niezmiernie ważna i w zasadzie ta kontrola też wypoczynku organizmu jest niezmiernie ważna. W tej chwili ta możliwość technologiczna jest dosyć duża. Mamy różnego rodzaju, każdy z nas ma zegarek, tak, można powiedzieć, monitorek snu, tak, i tak dalej. Jakieś tam pierwszy ten krok i jaką mamy tą wydolność i jaką mamy możliwość dzisiaj, na dzień dzisiejszy, prawda? I to jest jakby rzecz, która jest niezmiernie ważna i w zasadzie to, co się powinno zrobić, to oczywiście każdy jakąś aktywność sportową, czy raz na jakiś przynajmniej czas, raz na pół roku, raz na rok, skontrolować się, czy u lekarza sportowego wydolnościowo, kardiologicznie, tak, czy z trenerem przedyskutować sprawy, dlatego że to są rzeczy, które mogą zagrożyć w pewnym sensie nawet naszemu życiu. Natomiast druga grupa takich problemów, już stricte można powiedzieć ortopedyczno-urazowych, sportowych, różnego rodzaju urazów, to są dolegliwości bólowe. W zasadzie ból jest takim pierwszym objawem, który nam coś mówi, że coś się dzieje, tak, coś jest nie tak. I tutaj znowu... Nie należy go lekceważyć. Nie należy lekceważyć. Ja często tak spotykam się z takim określeniem, boli, to dobrze, tak, ma boleć, tak, trzeba ćwiczyć, tak, ćwiczyć, tak, jeszcze raz ćwiczyć. Czasami jest trudno rozróżnić, czy to są, prawda, zakwasy, czy to są po prostu pewne dolegliwości związane z przetrenowaniem, czy jest to po prostu jakiś uraz, który może mieć poważne później konsekwencje, nie tylko dlatego, że uniemożliwi nam trenowanie, ale może doprowadzić do konsekwencji, w konsekwencji nawet do jakichś zaburzenia funkcji, czy chodzenia, czy ruchu i dolegliwości. Można później na pracę przełożyć, prawda, i na wiele innych płaszczyzn życia rodzinnego i tak dalej, no bo to jesteśmy jakby unieruchomieni, albo tam po prostu z jakimiś władem czegoś poprzez właśnie to, że nas coś boli, prawda? Tak, no to, co jest tu zawsze podkreślane, to to, że no, sport ma być przyjemnością, sport to zdrowie i tak jakby jak najmniej unikać kontuzji i później długotrwałego leczenia, czy ortopedycznego, czy prawda, rehabilitacyjnego. Jeżeli chodzi o takie najczęstsze urazy, to są uszkodzenia związane z uszkodzeniami w zakresie
przyczepów więzadłowych, więzadeł, zerwania mięśni, mogą być to urazy chrząski stawowej, które tak, jeżeli zostaną w miarę szybko wychwycone i zastosowane odpowiednie, czy odciążenie, czy rehabilitacja, czy czasem modyfikacja treningu, są krótkotrwały przerwą w trenowaniu i czasami lepiej zrobić nawet kilkudniową przerwę. Tak, dwa dni przerwy i potem się wyleczyć normalnie, niż potem dwa treningi zrobić więcej, a potem miesiąc pauzy, miesiąc, prawda? Później pauzy. I jest to rzecz w zasadzie najistotniejsza, dlatego że ból może być objawem też uszkodzenia na przykład w kolanach przy biegaczach, łąkotek, które na przykład mogą wymagać leczenia operacyjnego, naprawy, mogą być to uszkodzenia więzadłowe przy jakichś urazach skrętnych, które też mogą wymagać później rekonstrukcji więzadła. Myślę, że jeżeli to jest krótkotrwały ból i odroczymy, czy opuścimy jeden, dwa, trzy treningi, mija, to nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli mamy ból, który powtarza się i trwa i jest tydzień, dwa, myślę, że warto się skonsultować czasami dla uspokojenia swojej takiego... Tak. Ktoś powie, słuchaj, jest w porządku, może ci boleć, stoi to, odpuścisz, jest okej. A może być coś takiego, co jest poważne, jakby kontynuowanie treningu może doprowadzić do takiej destrukcji stawu, które już ma już konsekwencje długotrwałe. Czyli reasumując, wolne jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a wielu uratowało. Także nie bagatelizujcie sprawy bólowych, spraw, które organizm daje wam, wysyła wam sygnały. Raczej się nimi zajmujcie, przyjrzyjcie się nim, a jak one są już takie mocniejsze, to zachęcamy do konsultacji między innymi ze Sportoklinik, którzy na pewno specjaliści wam w tym pomogą.